Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji? Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie PSZOK. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. PSZOK to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady. Trzeci dzień października, poniedziałek. Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Bogate archiwum podróżnicze Leona Piątkowskiego, krajoznawcy i organizatora turystyki na ziemi bolesławieckiej, trafiło do zbiorów Muzeum Ceramiki. Albumy z opisami podróży, z bogactwem fotografii i rysunków przekazał bolesławieckiej placówce Zenon Piątkowski, syn tego wybitnego regionalisty. W tym roku mija 100 lat od urodzin Leona Piątkowskiego, wybitnego krajoznawcy i prekursora turystyki na ziemi bolesławieckiej. Pochodził z Krakowa, gdzie przeżył II wojnę światową, działając w harcerskich szarych szeregach, konspiracyjnym AK i potem w II Armii Wojska Polskiego, z którą dotarł do Bolesławca, pozostając już tutaj do końca swojego życia. Jak kończyła się wojna, no to został wcielony do Wojska Polskiego, 2 Armii Wojska Polskiego, do 40. Pułku Piechoty, który właśnie został w Bolesławcu tutaj zakwaterowany. Jego pułk na tym terenie przygotowywał ziemię dla repartiantów, którzy przyjeżdżali z różnych stron Polski. Już w Bolesławcu Leon Piątkowski rozwinął w pełni swoje zainteresowania poznawania tego wszystkiego, co znajdowało się w bliższych i dalszych okolicach. Krajoznawstwo i turystyka stały się z czasem wielką jego pasją, którą zarażał wszystkich, którzy go otaczali. To wynikało z jego charakteru. On całe życie był turystą, krajoznawcą. Jego zawsze gdzieś nosiło. Ja ciągle, jak byłem chłopcem i tak dalej, mój tato zawsze był gotowy. Plecak, aparat, do tego ołówki, jakieś zeszyty, kartki do malowania. Dla Leona Piątkowskiego nowe ziemie zachodnie Polski były znakomitym miejscem do rozwinięcia jego zainteresowań, bo dokumentując wszystkie swoje podróże, mógł w ten sposób przybliżać historię i bogactwo kulturowe tych ziem dla nowych jej mieszkańców. Starał się też ratować to zastane dziedzictwo, które zaczęło popadać w ruinę. To wszystko znalazło materialny wyraz w wielu albumach, które tworzył ze swoich podróży. Wiele z jego fotografii i rysunków pokazują to, czego nie ma już we współczesnym krajobrazach tych ziem. Z tamtych czasów Leona Piątkowskiego pamięta bolesławiecki regionalista Zygmunt Brusiło. W 1967 roku, o ile dobrze pamiętam, biuro turystyczne nasze w Bolesławcu organizowało kurs dla przewodników dolnośląskich. Ja tam spotkałem właśnie pana Piątkowskiego, kilku takich różnego rodzaju entuzjastów i ten kurs był w jakimś tam sensie zalążkiem tego, co myśmy robili w zasadzie, praktycznie rzecz biorąc. Pasja i wielka ciekawość tego najbliższego świata pozwalały ówczesnym turystom pokonywać ograniczenia, których nie mają obecni ich kontynuatorzy, wyposażeni w przewodniki i dogodne środki lokomocji. I to był człowiek, no nazwijmy to, turystyczna orkiestra, bo różne rzeczy robił. Turystyka rowerowa, piesza, robił mapki, spisywał trasy. Bo ten bolesławiec na początku, to co tu ukrywać, trzeba było się bolesławca uczyć. Najgorsze również to było i na razie ciągle przykre, że w programach historii, nie wiem, czy pan wie, nie ma hasła Dolny Śląsk. Albumy podróżne Leona Piątkowskiego to wielkie bogactwo opisów, fotografii i rysunków, które dokumentują świat już często nieistniejący. Są niezwykłym jego świadectwem i świadectwem ówczesnej turystyki krajoznawczej.
Zenon Piątkowski postanowił przekazać je Bolesławieckiemu Muzeum Ceramiki. Proszę przyjąć te wszystkie rzeczy, które tutaj są, do Muzeum Ceramiki Bolesławców i niech one żyją razem z Bolesławcem. Niech ludzie oglądają, korzystają i opowiadają. Ja jestem tak wzruszona, bo to jest wielki skarb. Państwo nie macie nawet pojęcia, jak rzadko muzealnikom udaje się dostać w darze, ale nie tylko muzealnikom, bo przecież tak naprawdę jest to dar dla Państwa, dla mieszkańców Bolesławca, dla nas wszystkich. Dzisiaj tak naprawdę to tak jak Pan powiedział, to jest nasz ojciec, tak? Ponieważ Leon Piątkowski tak naprawdę był ojcem regionalistyki w Bolesławcu. I za ten naprawdę królewski, absolutnie królewski dar, Panie Zenonie, i za te wiele, wiele lat współpracy i tyle serca, które nam Pan okazał i dla wszystkich tych mieszkańców Bolesławca. Bardzo, bardzo pięknie dziękujemy. Po opracowaniu i włączeniu albumów do muzealnych zbiorów będą one dostępne dla bolesławian. Będzie to nie lada gratka dla turystów zainteresowanych Bolesławcem i bliższymi oraz dalszymi jego okolicami. Działania upamiętniające rocznicę stulecia urodzin Leona Piątkowskiego zorganizowane zostały przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z Muzeum Ceramiki. A teraz blok wiadomości w skrótowej formie, a wśród nich m.in. o Dniu Chłopaka, który w piątek uroczyście obchodzono w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2. Bolesławska drogówka zatrzymała prawo jazdy 58-letniemu Niemcowi, który na terenie gminy Nowogrodziec jechał w terenie zabudowanym z prędkością 107 km na godzinę. Poza utratą prawa kierowania na terenie Polski, mężczyzna zapłacił też mandat w wysokości 1500 zł. Kruszyńscy policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu bolesławieckiego, poszukiwanego przez sąd rejonowy w Lubinie, za popełnione przestępstwa przeciwko mieniu. 32-latek trafił do zakładu karnego na 16 miesięcy. Mężczyzna ma na swoim koncie kradzieże i włamania. 57-letni mężczyzna odpowie za przywłaszczenie telefonu komórkowego o wartości 1100 zł. Mężczyzna znalazł go pod ławką w centrum Bolesławca. Po zgłoszeniu w czerwcu tego roku kradzieży tego telefonu, policjanci dotarli do mężczyzny i odzyskali aparat. Mężczyzna tłumaczył, że miał zamiar zwrócić ten telefon, ale zapomniał o tym. Na Dolnym Śląsku wystartowała druga edycja kampanii społecznej Serce Kobiety. Kobiety chorują na serce średnio 10 lat później niż mężczyźni. Liderem działań tegorocznej edycji jest, podobnie jak w ubiegłym roku, Wrocławski Szpital imienia Marciniaka, który prowadzi kampanię wspólnie z samorządem województwa dolnośląskiego. Ambasadorką akcji jest znana aktorka Kinga Price. Nie wszyscy może to zauważyli, ale w miniony piątek był Dzień Chłopaka. A w związku z tym w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 bardzo uroczyście obchodzono ten dzień. Gustownie przebrani wąsaci chłopcy ubrani we fraki i cylindry prezentowali się jak prawdziwi dżentelmeni i z wdzięcznością przyjmowali upominki ufundowane przez rodziców, które wręczały im dziewczynki. Upamiętnienie stulecia urodzin Leona Piątkowskiego, które miało miejsce w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, mogłoby się wydawać niepełne, gdyby nie towarzyszyło mu to, co stanowiło sedno zainteresowań tego regionalisty. Dzień później odbył się zatem rajd pieszy i rowerowy szlakiem Leona Piątkowskiego. Rajdy piesze i rowerowe imienia Leona Piątkowskiego po Bolesławcu i jego okolicach to już miejska tradycja. Ten zorganizowany w ramach obchodów stulecia jego urodzin miał jednak szczególny wydźwięk. Zgromadził i pasjonatów turystyki, i tych, dla których postać Leona Piątkowskiego jest wielką inspiracją do poznawania kraju. A przez dwa dni można było wziąć udział w wielu różnych wydarzeniach pieszych i rowerowych, obliczonych na możliwości każdego chętnego. My znamy tę trasę, bo to są nasze takie, będziemy przychodzili koło naszej Krępnicy, to znaczy naszego takiej przystani żeglarskiej, także znamy te tereny i później no, jeździmy rowerami tam bardzo często tymi trasami, także znamy ją.
Pogoda was dzisiaj nie zaskoczy chyba. Nie, właśnie dobra pogoda, nawet taka właśnie na wędrówkę idealna. Że właśnie nie jest za gorąco, nie pada, najważniejsze, także jest dobrze. To była grupa, która wzięła udział w rajdzie pieszym. Tych było do wyboru kilka. Był więc rajd wokół Bolesławca i turystyczno-rekreacyjna impreza na orientację. Ale w swoim rajdzie mogli też wziąć udział najmłodsi bolesławianie. Druga forma rajdowo-turystyczna dotyczyła cyklistów. To będzie taka jazda turystyczna, no bo po przykrywykowym widać, że no, niektórych stać na więcej, niektórych na mniej. Część idzie na elektrykach, część idzie na normalnych rowerach. No, ale tak do 3 godzin sobie na spokojnie, z postojami, z pogadaniem w lesie, z podziwianiem krajobrazów i przyrody. Damy radę. A wszystko polega przede wszystkim na odpowiednim przygotowaniu do rajdu. Dla cyklistów to oczywiście przede wszystkim dopasowany do konkretnej osoby i sprawny rower. Ale dla każdego turysty ważny jest też odpowiedni ubiór. Powinien być według mnie dopasowany do ciała, bo jadąc na rowerze stawiamy opór wiatru. Żeby ten opór był jak najmniejszy, ubranie musi być bardzo przylegające do ciała. I wtedy jest łatwiej jechać. Dokładnie. No a oprócz tego bezpieczeństwo, czyli kask. Można założyć, ja jeszcze zamierzam kupić ochrony na łokcie, bo miałam ostatnio wypadek. W jednym z rajdów rowerowych udział wziął również Zenon Piątkowski, syn Leona, który turystyką zaraził się siłą rzeczy od najmłodszych lat. To była okazja dla innych turystów, by dowiedzieć się nieco o patronie rajdu bezpośrednio od jego syna. On jest bolesławianinem z Krakowa, bo każdy, który tu przyjechał, został bolesławianinem, ale skądś. Z drugą armią Wojska Polskiego Leon Piątkowski trafił właśnie do Bolesławca, gdzie pozostał już do śmierci w 1983 roku. Pierwszą pracę miał tutaj, dostał. Tak, w urzędzie miasta. Po roku czasu ruszył Widzów, a Widzów to była bardzo ważna ta inwestycja. To była inwestycja, która miała dać jak w Polsce bardzo dużo, bo dlatego, że tam kwas został, siarkowy z tego, no to został tam przyjęty do pracy i pracował do 1962 roku. Potem pracował w zakładach górniczych Konrad. Rajd stał się zatem okazją do tego, by teraźniejszość przeplatała się z historią i to opowiadaną przez jej świadka. Po zbiórce w rynku kolejne grupy wyruszały na trasy prowadzone przez doświadczonych przewodników. Cała impreza turystyczno-rekreacyjna przygotowana została przez miasto Bolesławiec i czeskie miasto Nowy Bor. Za chwilę nadamy jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na wtorek. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W nocy z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będzie 11 stopni Celsjusza, w dzień 15. Wilgotność powietrza 95% w nocy i 75% w dzień. Zachmurzenie będzie duże w nocy i umiarkowane w dzień. Ciśnienie atmosferyczne 1021 hektopaskali. Wiatr do 16 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. Szanowni Państwo, jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców ziemi jeleniogórsko-legnickiej do spotkania i kontaktu. Zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzin mojego biura poselskiego, które mieści się w Bolesławcu przy ulicy 1 Maja oraz w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam. Szymon Pogoda, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.